słuchasz Radia Oko. 88,5 FM. Ostatnio miałem przyjemność porozmawiać z jednym z zespołów, który nie tylko przeciera muzyczne szlaki, ale od kilku lat prężnie działa na rynku muzycznym. Mowa o zespole Schody, ale o tym opowie gitarzysta grupy Paweł Ziabło. Paweł Ziabło, zespół Schody. Zespół Schody powstał w 1999 roku w Michałowie. Od początku swojego istnienia byliśmy związani właśnie z naszą miejscowością, z której pochodzą wszyscy członkowie naszego zespołu. W początkowym składzie znalazł się Jarosław Zula Łuksza, czyli nasz obecny wokalista od początku istnienia zespołu, Emiliana Ksiucik, gitarzysta, który jest z nami również do dzisiaj. Damian Jarocki był basistą ówcześnie na samym początku. No i Maciek Supronik grał na perkusji. W tym składzie zespół zagrał bardzo wiele koncertów, no, w województwie podlaskim i również poza. Zdobył też kilka nagród, między innymi niezależną nagrodę publiczności na festiwalu Basowiszcza. No, parę generalnie przeglądów po drodze się w tym początkowym życiu zespołu wydarzyło. Takim punktem najważniejszym, definiującym pierwszy rok działalności było nagranie debiutanckiej kasety. Aktualnie ten materiał jest również dostępny na serwisach, na Spotify'ach, no w dystrybucji cyfrowej można sobie tego posłuchać. Zawierał 10 utworów. Jest z tym związana zabawna historia, gdyż ta nasza kultowa niebieska, zaginiona kaseta, tak ją się określa teraz właśnie w tym momencie, została zgubiona już drugiego dnia po nagraniu przez naszego wokalistę na festiwalu Basowiszcza. Później kaseta wróciła do nas w drugim obiegu, przegrywana po prostu bardzo, bardzo wiele razy. No obecnie nie jest w naszym posiadaniu w całości do dnia dzisiejszego, także jeżeli ktoś nas słucha i posiada takie nagranie, to bardzo prosimy o podesłanie. Materiał przyjął się bardzo dobrze. I w zasadzie już od pierwszego roku działalności zespół zdobywał coraz to większe rzesze fanów. Wiadomo, że teraz wygląda to troszeczkę inaczej. No, muzyka się zmieniła, rynek muzyczny się zmienił. Mało kto już słucha kaset, jednak w roku 99 był to podstawowy nośnik. Myślę, że jeżeli byłoby to oficjalne wydanie, na pewno sprzedalibyśmy bardzo, bardzo wiele tych kaset. Z początkowego okresu najważniejszymi utworami dla nas dzisiaj są utwory takie jak Słońce, W raju, Świadek, Brutalnie pobite. Część z tych utworów jest grana do dnia dzisiejszego. Z początkowego okresu również pochodzi utwór Słowa. Tutaj jest ciekawa historia, gdyż utwór zmieniał się na przełomie lat od 99 roku, w którym początkowo został skomponowany i nagrany w formie utworu punkowego, bardzo szybkiego, ostrego i agresywnego. W roku 2022 stał się balladą, w której pojawia się również na naszym nowym wydawnictwie Orkiestra Symfoniczna. Także przeszliśmy bardzo długą drogę od 99 roku do dnia dzisiejszego z zespołem Schody. To zespół typowo koleżeński, tak zresztą pozostało do dzisiaj. Po prostu grupa kolegów znających się od dziecka, z podwórka, znających się z czasów, w których jeszcze nie grała na żadnych instrumentach i przyjaźniąca się, stworzyła zespół. Jak się potem z czasem okazało, zespół, który odniósł pewien sukces. Ja pojawiłem się w zespole w 2001 roku, czyli w drugim roku działalności kapeli. No i jestem z nią związany od tamtego czasu do teraz. Po drodze wydarzyło się bardzo wiele rzeczy między nami. Był taki okres, w którym zawiesiliśmy grę na 10 lat tak naprawdę. Był to okres między 2010 rokiem, 2012, a 2021 mniej więcej. W tym okresie na około 10 lat przestaliśmy grać, co decydowała tutaj o tym proza życia. Część z muzyków wyjechała za granicę, założyła rodziny, pojawiły się też inne priorytety, no ale teraz właśnie wracamy ze starym składem, ale z nową energią, z nowym materiałem. Przez cały czas nagrywamy nowe rzeczy. Teraz między innymi możemy pochwalić się kilkoma nowymi singlami, między innymi utwór Najpiękniejszy Dzień, który znalazł się na ścieżce dźwiękowej do nowego filmu Netflixa pod tytułem Licznotka. Zrobiliśmy nowe wersje starych utworów, też z nowości zaczęliśmy romansować z muzyką synthwave, retrowave, czyli pojawiła się w naszym życiu bardzo spora doza elektroniki.
Zespół Schody od początku swojej działalności gra swoje utwory. Nigdy nie graliśmy coverów. No może z paroma drobnymi wyjątkami. Mieliśmy w swoim repertuarze utwór Czesława Niemena Czas jak rzeka, ale oczywiście w naszej autorskiej, zupełnie innej od oryginału aranżacji. Za tekst odpowiedzialny jest Jarosław Łuksza, nasz wokalista, za wszystkie teksty w zasadzie, a za muzykę jestem odpowiedzialny ja, czyli Paweł Oziabło i Emilian Aksiucik. Część utworów jest współautorskich, piszemy całym zespołem, ale większość to jest właśnie takie nasze trio. Jarek, Emil i ja. Polecam wszystkim przyjrzenie się naszej muzyce, zwłaszcza w warstwie tekstowej. No, ja sam jako członek tego zespołu jestem w szoku, jak tak młoda osoba, jaką ówcześnie był Jarek Łuksza, była w stanie pisać o sprawach tak głębokich i tak trudnych w tak dosadny sposób. Polecam zwłaszcza utwór Imiona, proszę się wsłuchać w tekst. Myślę, że jest po tylu latach nadal aktualny. Pozostałe utwory takie jak Świadek, Brutalnie pobity, Tylko płaszcz, wszystko to są wydarzenia z naszego życia, z życia naszego wokalisty. Są to rzeczy, które częściowo nas spotkały na naszej ścieżce. No i też dotykają tego, co nas otacza w danym momencie. Studio nagraniowe, czy to jest dla nas konieczność, czy przyjemność? To jest dobre pytanie. Studio nagraniowe dla nas jest zdecydowanie i przyjemnością, i koniecznością. Na samym początku działalności, przez te wszystkie lata, nie mieliśmy dostępu do studiów nagraniowych. Nie mieliśmy gdzie rejestrować materiału. Myślę, że to była bardzo duża przeszkoda i utrudnienie w realizacji jakichkolwiek nagrań z tamtego okresu, no ale wspólnymi siłami udało nam się w sposób analogowy zarejestrować na taśmy starym sposobem nagranie na setkę. Jest to nasz materiał kaseta, który znajdziecie na Spotify, na wszystkich serwisach streamingowych. To jest utwór z tamtego okresu. Teraz przyjęliśmy troszeczkę inną strategię. Tak w zasadzie spotykamy się dla przyjemności tylko i wyłącznie w studiu nagraniowym. Zresztą po latach mamy taki komfort, że posiadamy swoje własne studio nagraniowe, w którym powstają nasze wszystkie nagrania. I w zasadzie przyjęliśmy nowy model pracy. Spotykamy się w studiu nagraniowym od razu. Wszystkie pomysły są na bieżąco rejestrowane w wersjach roboczych. Potem, kiedy się nad tym zastanowimy, wprowadzamy jakieś korekty, dogrywki, pracujemy nad tym materiałem już wspólnie, nad jego ostatecznym kształtem. No i też odkryliśmy się na nowo przez to, że spotykamy się przez cały czas w studiach nagraniowych, w studiu nagraniowym na wszystkich naszych próbach. Otóż zdarza nam się, w naszym przypadku, w przypadku zespołu Schody, ten przepis na nagrania sprawdza się idealnie. Puściliśmy ostatnio gotowy utwór naszemu wokaliście, przesłuchał go w zasadzie tylko raz, wszedł do kabiny i zaśpiewał numer Oddechy do dechy, a vista od samego początku do końca, z tekstem, który improwizował. Jest to utwór Chłopaku, Schody Chłopaku, znajdźcie go na YouTubie, wierzcie albo nie, jest to jedno podejście, bez żadnego make-upu, bez żadnych korekt, dogrywek, wszystko jest zaśpiewane tu i teraz, posłuchajcie. Zespół Schody Anno Domini 2022 pracuje nad wydaniem naszej kolejnej płyty. Ten rok był bardzo owocny, jeżeli chodzi o wydawnictwa. Wydaliśmy tak naprawdę w tej chwili dwa pełnoprawne materiały, czyli wznowienie naszej kasety z 99 roku, naszą płytę debiutancką nazwaną zuchwale The Best Of. To już się też ukazało również w tym roku, no tak naprawdę po wielu latach od nagrania. Aktualnie pracujemy nad pełnym albumem, już z nowym materiałem, który ukaże się, miejmy nadzieję, z końcem tego roku lub w styczniu w roku 2023. Taki mamy plan. Wydaliśmy też po drodze maxi singiel Najpiękniejszy Dzień z utworem Najpiękniejszy Dzień w dwóch wersjach, w wersji rockowej, gitarowej, czyli w takiej, z jakiej jesteśmy tak naprawdę znani. No i poszliśmy też przy okazji tego maxi singla, poszliśmy daleko do przodu. Zrobiliśmy wersję utworu Najpiękniejszy Dzień w formie synthwave'u, synthpopu, czyli muzyki elektronicznej. To jest dla nas też taka nowość. No ale teraz przyjęliśmy taką zasadę, że przed publikacją płyty będziemy publikować single, epki, na których znajdzie się jeden utwór, który finalnie znajdzie się na naszym albumie długogrającym, i jeden numer w wersji kompletnie zmienionej, wywróconej do góry nogami. Aktualnie nagrywamy utwory takie jak Zapach Bzur, nową wersję utworu Słowa. Pojawiają się tam też bogate
te orkiestracje, co jest w naszym zespole nowością. Utwór Słowa pojawi się również w dwóch wersjach. Będzie też wersja elektroniczna, synthwave'owa, z zupełnie wywróconą do góry nogami harmonią. Czyli muzyka będzie kompletnie inna, nie tylko w warstwie aranżacyjnej, ale także w warstwie harmonicznej. Nie pojawi się w zasadzie żaden ze znanych akordów, jakie były użyte dotychczasowo w tym utworze. Również do końca listopada będziemy nagrywać nasz teledysk do utworu Zapach Bzu. Także zespół Schody w roku 2022 jest zespołem bardzo zajętym. Mamy oczywiście też plany koncertowe. Zagramy w kilku miejscach w Polsce. Zajrzyjcie na naszą stronę internetową. Możecie tam znaleźć wszystkie informacje. Zespół Schody.pl albo Facebook Zespół Schody. No jest tutaj też takie utrudnienie organizacyjne. Każdy z nas jest zaangażowany w kilka składów. No ja między innymi od 7 lat gram w zespole Oddział Zamknięty na gitarze. Też w tym roku jeszcze na zimę mamy sporo koncertów, które będę grać, ale oczywiście z zespołem Schody idzie to zawsze w parze i na pewno to pogodzimy. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby zapoznać się bliżej z naszą twórczością, to serdecznie zapraszam na naszą stronę internetową www.zespołschody.pl, na naszego Facebooka facebook.com/zespołschody. Zapraszam także na mój kanał YouTube. Na YouTubie wystarczy wpisać Zespół Schody. Na pewno Państwo nas odnajdą. Nasze materiały są dostępne również we wszystkich serwisach streamingowych, takich jak Spotify, Deezer, Google Play i tak dalej. Wszędzie nas pełno. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do zwrócenia uwagi na naszą muzykę. Cześć, z tej strony Paweł Ziabło, gitarzysta zespołu Schody. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Oko i zapraszam do przesłuchania naszej piosenki Najpiękniejszy dzień i grupa Schody. Yeah! Spójrz, kochanie, jak pięknie wschodzi słońce. Dzień zaprasza nas do swoich ogrodów. Powiedz, czy czujesz w płucach powietrze tego raju? Posłuchaj, jak we mnie ptaki śpiewają. Nie pytaj co chwilę, chyba nie znam odpowiedzi. Nie żałuję ani trochę, deszczny jest nas grzechy. W sumie mówi mi, że z tobą będę lepszy. Stanę przed obliczem Pana uśmiechnięci. Pozostawmy wszystko z boku, niech wiatr nas uniesie. Chodźmy, nie oglądając się za siebie. Zaproponuję ci pewne przedstawienie. Ja będę Adamem, a ty zagraj. A ty zagraj. Chodźmy tam teraz. Jedno dla nas obojga. Krętą, nieprostą, nie wiadomo jak długą. Wieczną zagadką nieznanego autorstwa. Najpiękniejszy dzień. Najpiękniejszy dzień. W oczekiwaniu końca. My nie potrzebujemy map, wystarczą nam zwarte ręce. Przez to całe zło, dopóki biją z nas serca. Przez ten dziwny świat, pragnąc jeszcze więcej.
dzisiejszy dzień. Najpiękniejszy dzień. Najpiękniejszy dzień. Najpiękniejszy dzień. Jeśli tylko zgodzisz się. Radio Oko.